Witamy wszystkich serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Lipiński. Cześć Piotrze. Ja już cześć, widzę, Tomku. Że witam wszystkich. 51 osób z nami na pokładzie. Drodzy Państwo, mamy pierwszego live'a w sumie w historii lotnictwo.net.pl. Ja już widzę, że wiele osób się pojawia. Będziemy starali się dzisiaj razem z Piotrem porozmawiać troszeczkę o tym, co faktycznie jest uziemione, czyli o lataniu, o lotnictwie. Piotrek też jest uziemiony, tak więc no, to jest na pewno przykre dla każdego lotnika. Widzę, że się pojawiają kolejne osoby, widzę nawet moją mamę, która się pojawiła. Tak więc Piotrek, wiele osób już nas pozdrawia, już w sumie ciebie, ponieważ jesteś bardzo medialną osobą i osobą, która dość często pojawia się właśnie gdzieś tam, czy na YouTubie, czy w telewizji. Jak żyjesz teraz, jeżeli chodzi o te czasy uziemienia? Pewnie tak jak wszyscy, trochę brakuje mi tej wolności, tym bardziej wolności latania, tak jak wszystkim. Ci, co mają dzieci, to wiedzą, co to znaczy szkoła online. Ci, co nie mają dzieci, to chyba pierwszy raz się cieszą, że tej nie mają tych dzieci tak naprawdę. A jak nawet słyszą o tych dzieciach, to tak już bardzo nie zazdroszczą. Mamy nadzieję, że to minie. Dzisiaj z wielkich plusów spadł deszcz. Poszedłem rano z psami na spacer i widziałem dużą chmurę. Wprawdzie ta duża chmura mi ominęła, ale coś widziałem, że nad pewnie lasem albo Puszczą Kampinoską w okolicach Izabelina tam pewnie lało. Nad Warszawą też, a u mnie tylko pokropiło. No ale cóż, trzeba będzie. Przynajmniej mam czas podlać kwiatki w ogrodzie. O. Super, super, Piotrek. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy podlewaniu, no to przecież dzisiaj mamy lany poniedziałek. Mamy. I pewne tradycje z tym związane. Ja pamiętam, że no, ty masz naprawdę dobrą pamięć, więc może byś powiedział, jak to jest tą historią, jeżeli chodzi o kwestię właśnie water salutu, bo to z tymi się dzisiaj kojarzy właśnie ten dzień. Słuchajcie, moja pamięć wcale nie jest taka dobra, aczkolwiek mogę powiedzieć, że pierwsze lotnisko w Polsce, które to zrobiło, było Gdańskiem. Gdańsk to zrobił. Druga była Warszawa. Dzisiaj dostałem telefon nawet od pana Eugeniusza Rynkiewicza, który wspominał, jak to on tak naprawdę załatwiał to pierwsze dla lotu na 767. To było na wylot Papa Foxtrot do Toronto w roku 2012. A więc wiele, wiele lat temu i to wcale nie była taka prosta sprawa na początku, bo każdy musiał nie tylko się zgodzić, ale coś z tym fantem zrobić. Teraz te saluty wodne widzimy dosyć często, ale kiedyś naprawdę tak nie było. To jest Budapeszt, z tego co widzę. Tak to wygląda mniej więcej z kokpitu. Zaraz tak, mieliśmy okazję wspólnie na inauguracyjnym tak. Takim rejsie do Budapesztu. Ty nagrywałeś z kokpitu, ja nagrywałem z kabiny. Ten water salut naprawdę był przyjemny, bo to był w ogóle mój pierwszy water salut, słuchaj. Wiesz co, chyba mój też, przynajmniej tak z wewnątrz można powiedzieć. Ciekawostką jest tak, że naprawdę to słychać, jak to wali po gadłubie, bo już jest cicho. Także parę osób to może być nieźle zdziwionych. Ale naprawdę jest fajne wspomnienie chyba dla wszystkich i fajne zdjęcia, fajne filmiki, to dla spotterów oczywiście. No tak, dla spotterów, no jak jesteśmy przy spotterach, to ty jesteś w ogóle miłośnikiem spotterów, miłośnikiem robienia różnych zdjęć. Z tego co pamiętam, to niejednokrotnie udawało się nam wspólnie spotkać w różnych miejscach. O, może byś coś powiedział. Bardzo miło to wspominam, naprawdę te wszystkie zdjęcia, które robiłeś, super, super, super. Zresztą na zaproszenie było jedno z nich. Muszę powiedzieć, chyba to. Nawet na pewno to, jak dobrze to pamiętam w Poznaniu wtedy. Czy dobrze mi pamiętam, czy to było zaraz po Aero Festiwalu, czy to było chyba... No nie, to troszeczkę później, wcześniej, troszeczkę chyba. Później, ale... Później czy wcześniej? No, później. Ale do Aero Festiwalu też wrócimy. Tak, i pamiętam nawet, że tam Marcin po prawej stronie siedzi w kokpicie. A to tak, to ja pozwolę sobie to zdjęcie, że tak powiem, z Marcinem też wrzucić, ponieważ o, to było zdjęcie, które mnie osobiście najbardziej pasowało, ponieważ zarówno ty i Marcin robiliście zdjęcia. To było naprawdę bardzo fajne i no, to było takie tak, trzy aparaty w ręce. Zaciągnęliśmy hamulec. No niestety bardziej byliśmy pod światło niż ty. No jak sam wiesz, te zdjęcia niestety nasze nie wyszły w żaden sposób tak dobrze jak twoje, jak wtedy byłeś z rodziną. Także tak, wspomnienia pozostały na pewno. Muszę powiedzieć o spotterce. Ja pamiętam, że spotterkę uskuteczniałem przez wiele lat wcześniej nawet w Nowym Jorku.
Nawet kiedy byłem na szkoleniu w St. Louis, byłem z kolegą, pilotem myśliwskim MiG-21, ponieważ St. Louis latały F-15, to sobie wychodziliśmy na troszeczkę dalej za hotel, żeby te F-15 oglądać. Usiedliśmy kiedyś na takim jakby parku, przyjechała policja i nas zgarnęła. Wybroniliśmy się z tego, bo to był cmentarz, okazało się, zamknięty. Nie dostaliśmy nawet mandatu, zawieźli nas do hotelu, co było bardzo miłe i powiedzieli, że najbliższe miejsce spoterskie jest 3 km od naszego miejsca i że mamy się udać w tym kierunku. Nie udaliśmy się wprawdzie, bo mieliśmy później symulatory, ale było bardzo, bardzo miło. W Nowym Jorku też znam parę fajnych miejsc, LaGuardia i Kennedy, ale oczywiście spoterka europejska jest zupełnie na innym poziomie, można powiedzieć. I pamiętam, jak byłem dzielnym pierwszym oficerem na Aterze 72, poleciliśmy do Düsseldorfu. Pamiętam ten Aterek, jak to w środku zimy, mega, mega brudny. I ktoś nam robił zdjęcie. To zamiast pomachać, to wpisaliśmy w raporcie z lotu, że ktoś nam robił zdjęcia na lotnisku, jeszcze samolot był brudny. Także no. Oczywiście teraz to już się macha do spoterów, bo już wiadomo, że czasy się zmieniły, jest bardzo miło. Ale też pamiętam, kiedy przecież spoterzy byli aresztowani, to nawet trzymani przez długi czas przez różne służby, aczkolwiek to były lotniska wojskowe, także tak. No ja pamiętam wiele spotkań spoterskich z tobą i oczywiście z całą ekipą, chociażby poznańską z WLKP Spotters. I jedno z takich miłych spotkań, które jeszcze za czasów twojego latania w Air Italy Polska, mówię tutaj konkretnie o Boeingu 757, pamiętam, że przyleciałeś z Tomkiem Pieczakiem do Poznania i pokazywałeś wszystkim spotterom, jak ewakuować się z kokpitu już dość wysokiego samolotu, bo 757 jest wysoki. Tutaj podzielę się zdjęciem Sławka Winkla, który zrobił tobie tą fotkę i może coś dorzucisz do tego, Piotrze. Kurczę, powinienem schudnąć. Tak, całkiem sporo. No tak, tak pamiętam. Rzeczywiście wyjście z takiego samolotu nie jest takie proste, wejście do niego też nie, choć pewnie tobie by się udało, z tego co pamiętam. Ale tak, 757 i 767 są wysokie, 737 jest troszeczkę niższy, ale mimo wszystko nie chciałbym tego testować tak w realu. Zdjęcia jedna rzecz, a jednak robienie tego, kiedy coś tam się pali czy wali, to pewnie zupełnie coś innego. No, fajne, no właśnie, a jak się pali i wali, to najpierw checklista przecież, prawda? Tak, checklista, to też jest ewakuacja. Ogólnie jako kapitan powinienem ostatnio puścić pożar i sprawdzić, znaczy pokład i sprawdzić, czy nikogo nie ma z tyłu, także prawdopodobnie i tak bym opuszczał przez raczej tylne drzwi pokład, a nie przez przód. No tu jest zupełnie co innego jednak, no ale coś no takiego tak musi być. Nie, ja widzę Piotrek, że coraz więcej znajomych się pojawia. Jest Łukasz Madej z Krakowa, przed chwileczką kiwał do nas, teraz Maciek z Zielonej Góry, jest Styro, tak więc o, jak widać pojawiają się wszyscy znani nam forumowicze. Powiedz, no dość długo jesteś z nami, prawda, jeżeli chodzi o kwestię lotnictwo.net.pl. Od samego początku. No, od samego początku, nawet chyba bym powiedział, że troszeczkę wcześniej, prawda, no bo to jeszcze lotnictwo Forab. Tak, my się znamy jeszcze z wcześniejszych forów, od samego początku, kiedy zacząłem pisać bloga, tak. No, i no właśnie, tak no i wywołałeś, wywołałeś ten temat. A była na tyle miła, że tego bloga dodatkowo jeszcze przerobiła na polski, jako że nie mam polskiej czcionki w swoich komputerach, nie pytajcie się mnie i nie bardzo wiem, jak je używać, nie pytajcie się, ale na pewno tak, zostało to wyczyszczone, poprawione i tak jest za każdym razem, także jeżeli wygląda, że umiem pisać po polsku, tylko dlatego, że właśnie Mira czy ty mi pomagacie w tym. No zdarza się. Widzę, że pojawił się też Drzemi, pojawili się inni, tak więc zobacz, pozdrawiam nas cała Polska, w sumie już nie tylko, ponieważ Praga też się znalazła. Jest z nami 136 osób, Piotrek, a to jest dopiero początek. Co my mamy dzisiaj dla tych, którzy będą... Bo się trochę czerwienie. Co mamy dla tych, którzy będą zadawać jakieś ciekawe pytania, bo coś przygotowałeś. Słuchajcie, mam dla jednej osoby model samolotu uziemionego tak samo jak my, czyli Maxa, jak się domyślacie. W malowaniu Smartwings trzeba być mądrym, ale to jak będzie osoba wybrana, to powie Tomek.
No tak. Ja powiem w ten sposób, to jest bardzo proste. Piotrek stwierdzi, które pytanie było najbardziej ciekawe i wtedy ja wskażę tą osobę. Ale Piotrek, nie odpowiedziałeś na jedno pytanie. No kiedy wrócimy do bloga? Bo rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat. Mówisz, że teraz troszeczkę czasu jest i możesz powoli myśleć o tym, żeby poskładać parę ciekawych historii, które gdzieś tam trzymasz w zanadrzu. Ja bym na pewno chciał posłuchać o takich historiach, których no nie, chyba wiele osób publicznie nie było w stanie usłyszeć. Postaram się z ciebie wyciągnąć chociażby te dotyczące niskich przelotów w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy się zgodzisz. Zacznijmy, zobaczymy, co powiem. To było tak dobrze. Tyle lat temu, że może zapomniałem, może nie, zobaczymy. Dobrze. No to jak to było z tym niskim przelotem? Słuchajcie, co do bloga, było dużo łatwiej go pisać na długim dystansie, ponieważ gdzieś tam leciałem, miałem wiele godzin lub nawet dni i mogłem po locie usiąść na parę godzin i to zrobić. Po powrocie też. Na krótkim dystansie to jest bardzo, bardzo trudne. Człowiek może jest troszeczkę bardziej zmęczony, wraca do domu, wraca do hotelu, chce, mamy bardzo mało czasu na odpoczynek i śmigamy dalej. Nawet ostatni lot na 767 mam pięknie opisany na paru kartkach i w ogóle nie opublikowany. Oczywiście, co niektórzy pierwsi oficerowie mówią: Piotrek, napisz bloga. Ostatniego zacząłem pisać w drodze z Emiratów do Warszawy, nad Bagdadem mniej więcej skończyłem. Dałem pierwszemu oficerowi, on to przeczytał, mówi: wiesz co, już chyba o tym pisałeś. Sprawdziłem, o tym pisałem, no to ten poszedł, nie powiem gdzie. Także to jest to. No mam nadzieję, że tego wrócę, trochę mi brakuje, bo to trzeba tak, jak się zacznie pisać, to się wchodzi tak jak we wszystko inne, żeby tylko troszeczkę więcej czasu było, no ale jak ktoś powie: dobra, teraz masz czas, to pisz. Dobra, postaram się. O. No tak, Piotrek, wydaje mi się, że wspominałeś chyba o tej fotce, prawda? Że jest jedną z twoich bardziej ulubionych. O, to jest to. Tak, to jest to. To jest zdjęcie, które mieliśmy okazję, że tak powiem, zrobić nad Radomiem. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. Ale dla mnie to był bardzo, bardzo przyjemny, że tak powiem, dzień, ponieważ spędziłem wtedy z wami, z tobą i z Mirkiem Polesiakiem dość dużo czasu. Tak, mówiąc o Radomiu, chciałbym pogratulować lotnisku w Radomiu. No, w sumie jest czego? Mają... To było lotnisko, które ma najmniejsze obniżenie frekwencji lotów w Polsce. No i nawet widzę, że poczucie humoru nas nie opuszcza, tak więc... Nie stracili żadnego lotu podczas tego, co się tutaj dzieje. Także naprawdę gratulujemy. Dobrze, Piotrek, no można powiedzieć, że jeżeli jesteśmy przy lotniskach, no to ja pamiętam taką historię, ponieważ wiele lat minęło od lądowania Tadeusza Wrony. No, ty jako osoba medialna udzielałeś różnych wywiadów. Pamiętam, że jeden z wywiadów był w TVN-ie, ja za chwileczkę gdzieś tutaj puszczę link do tego wywiadu, o, już sobie leci. Ale powiedz, co się zmieniło? Co się zmieniło od tego czasu, ponieważ wiemy, że tak naprawdę no, można było wylądować z kołami, a każdy tego typu incydent, każdy, że tak powiem, wypadek, to są nowe procedury, nowe rzeczy. Co się zmieniło? Trudno powiedzieć o nowych procedurach tak naprawdę. Na pewno na wiele innych rzeczy teraz się zwraca uwagę, albo na dodatkowych rzeczy, bo kiedy już wiemy, co się stało, to jest numer jeden, ale tak naprawdę, tak jak pewnie w każdym innym incydencie, trochę to była teoria albo tego szwajcarskiego sera, że jak się te wszystkie dziurki zrobią i można przez nie przelecieć, no to jest problem. I dokładnie tak było. Już nie będę wchodził w detale, ale gdyby osoba dyżurująca, powiedzmy, od strony maintenance'u miała doświadczenie, a nie chyba pierwszy czy drugi dzień w pracy, to też mogło być inaczej. Po prostu tam było za każdym razem można było tego uniknąć, no ale niestety tak jak było, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze, że się skończyło, jak się skończyło. Grunt, że wszyscy wyszli bez obrażeń. Na pewno to było spektakularne. Nieraz to będziemy oglądali w różnych programach i tyle, co mogę powiedzieć. Same procedury, one zadziałały, trzeba powiedzieć, i lotniskowe zadziałały, wszyscy się ewakuowali, także trudno powiedzieć, że procedury
nie zadziałały, bo zadziałały. O. Macz jest, Piotrek. Macz jesteśmy, co tam? Tak, właśnie. Myślę, że to jest ten czas, kiedy pojawiło się pytanie do ciebie, czy pilotowałeś kiedyś Maxa? W tej chwili siedzimy w kokpicie 7 czy 7. Nie do końca może Maxa, ale Piotrek, pilotowałeś. Pilotowałem, tak. Lataliśmy na Maxach. Nasza firma miała ich bodajże 7 w momencie, kiedy zostały uziemione. Mieliśmy zbazowanego jednego w Warszawie. Można było nim wykonywać naprawdę długie loty. Sam osobiście Maxa bardzo lubiłem. Był cichszy, troszeczkę inaczej latał, bardziej dreamlinerowo bym powiedział. Miał lepszy performance poza wznoszeniem i opadaniem. Dużo mniej spalał. Naprawdę bardzo fajny samolot. I pasażerowie raczej też go lubili. W porównaniu do NG-ka dużo większy zasięg. Mogliśmy nim robić nawet loty 8,5 godziny z pełnym obłożeniem pasażerów. Naprawdę to jest całkiem sporo na samolot, który tak naprawdę zaczynał jako dwugodzinne loty maksymalne, gdzieś tam bliskie. Także tak, Maxy super, polecam. Mam nadzieję, że niedługo wrócą w powietrze. No Piotrek, jak Maxy są uziemione, ty jesteś uziemiony, ale jak to jest, że siedzimy w kokpicie? Ja tego zupełnie nie rozumiem. Tomku, ty możesz sprawić wiele rzeczy. Ja to wiem. Dobrze, Piotrek. Widać z palców, no. Pytanie mamy kolejne, czyli blog blogiem, ale może warto pomyśleć o książce. Z pozdrowieniami dla Bydgoszczy. A więc tak, tak myślałem o tym i tak naprawdę z Tomkiem rozmawialiśmy na ten temat bodajże wczoraj. Wiecie co, nie wiem na jaki temat ma być ta książka. Czy to ma być zestaw krótkich opowieści, czy to ma być coś większego, czy to ma mówić o zmianach. Jakbyście mieli jakieś komentarze, to prześlijcie proszę, chętnie posłucham, co wy byście widzieli. Bo jak powiedziałem, nagle się okazuje, to trochę jak ze zdjęciami, pewnie spoterzy wiedzą. Widzą, wow, ale super zrobiłem zdjęcie. A te drugie, takie trzecie to takie nichuchu. No jest okej, okay, to je też rzucę. Się okazuje, że te nichuchu też rzucę zdjęcia, są numer jeden, a te wasze ulubione, jakiś nie wypał. I nie wiecie, kurczę, kto to ogląda i jak oni to oceniają. To samo z książką. Dlatego chciałbym wiedzieć tak naprawdę, co wy myślicie, jak to powinno być. Czy krótkie jakieś segmenty, jakieś opowieści, czy może coś głębszego. No jednak książek lotniczych jest bardzo dużo w Polsce i jednak chciałbym, żeby to trafiło do was, bardziej do serc, no bo chyba o to chodzi. Bo mniej więcej ja to wiem, jak to było. Piotrek, są z nami 142 osoby, z tego co widzimy. Witamy wszystkich tych, którzy dołączyli dopiero w tej chwili. Razem z nami Piotrek Lipiński, kapitan. Ojejka, kapitan, pilot. Piotrek, ile typów już zaliczyłeś, jeżeli chodzi o te stricte samoloty, gdzie robiłeś tape rating? Mówimy tutaj o lotnictwie cywilnym. Pomijam wszystkie inne małe samoloty, którymi latałeś. Z tych małych to będzie ponad 60 różnych typów, to na pewno. A z tych dużych to będzie ATR-4272, tak naprawdę Common Type Rating, aczkolwiek miałem przyjemność latania na obydwóch, choć na tym 42 to tak powierzchownie bardzo. Później był Embraer 145, 757, 767, Dreamliner, ale to tylko Type Rating i starty lądowania. Miałem też przyjemność zrobienia szkolenia na Daszu, aczkolwiek bez spisu, o nasz ulubiony film. Później miałem przyjemność na latania na samolotach, które potrzebują w Europie type ratingu, ale niekoniecznie w Stanach. Kinger, Pilatus czy Cessna Caravan. Także okay. Tak to było. A które samoloty najbardziej wspominasz? No 757 i 767 chyba, bo super się na nich latało. Fajne były loty, choć muszę powiedzieć, że ten 737 też otworzył dla mnie świat. I tak naprawdę na 737 też byłem całkiem daleko, no bo jakby nie było, dolecieliśmy 737 aż do Brunei. No to czyli dosyć tak, na pewno daleko. Także tak naprawdę powiem wam tak, i Atera bardzo miło wspominam, i nawet Embryona, mój pierwszy odrzutowiec. Nie ma samolotu, którego bym źle wspominał. Piotrek, tu mam pytanie, które w sumie cały czas się odnosi do jednego typu, o którym w tej chwili rozmawiamy, czyli 757.
jako bliźniaczej konstrukcji. Czy jako kapitan odczuwałeś między nimi jakąś różnicę w lataniu, bo latałeś na 767 w Air Italii i na 757? Tak, ogólnie wolałem, to tak naprawdę zależy, zacznijmy od tego. Kokpity są bardzo podobne, różnica jest troszeczkę w hydraulice, czyli na overhead panelu, troszeczkę są inne szyby, 767 ma te szyby troszeczkę większe i zawsze lubiłem tylny jump seat po lewej stronie za kapitanem, gdzie się siedziało właściwie przy takiej przezroczystej ścianie, to było naprawdę, naprawdę super. W 757 tego nie było. Znaczy może było, ale trzeba było być nieźle skulonym jak 737, o ile jest ten drugi jump seat. Dla tych, co latają, 757 był bardzo lekki w pyczu, czyli, ale był troszeczkę taki, bym powiedział, twardy w lotkach, w rolu, a 767 właśnie bardzo dobrze chodził za ręką, jeżeli chodzi o przechylenie, ale w pyczu był bardzo, bym powiedział, powolny. Dlaczego tak jest? Ponieważ 757 miał pojedyncze lotki, a 767 podwójne, miał zewnętrzne i wewnętrzne. Tak naprawdę wewnętrzne to tylko były przy dużych prędkościach, bo przy dużych prędkościach te zewnętrzne się blokowały, a na małych prędkościach wszystkie działały. Także 767 naprawdę to taki trochę samochód sportowy, bym powiedział, a 757 tylko w pyczu bardzo lekko chodzi. Piotrek, poza tym, mam... Prędkość mniej więcej 10 węzłów więcej było na podejściu i przy starcie na 767 był szybszy od 757. Znaczy, no po prostu tak wychodziło. Mamy pytanie dotyczące nalotu. Jaki masz nalot? Liczysz to jeszcze w ogóle, czy... Moja książka lotów skończyła się 6 lat temu i teraz mam tylko elektroniczną firmową, ale będzie coś tak 17,5 tysiąca. Trudno mi powiedzieć, ale tak naprawdę pewnie jest 17,5 tysiąca. Musiałbym chyba CV sobie zrobić. Tak, mówi, mój pierwszy lot za starami samolotu. 31 maja 1985 rok. Pamiętam jak dzisiaj, jak to było. Ja to dzisiaj już mówiłem, że jest coś z tą datą, ona jest dla nas wspólna, nie wiem, pochwalę się tobie, ale ja też mam pewną rocznicę 31 maja, a mianowicie dla ciebie to jest pierwszy dzień, że tak powiem, bycia pilotem, a dla mnie pierwszy dzień bycia mężem, Piotrze. Coś mi się wydaje, że to może być bardzo podobne, wiesz? Tak love, hate, affair, no. No, całkiem prawdopodobne. Piotrek, mamy... parę jeszcze innych pytań, między innymi tutaj jedno już bardziej fachowe, czyli dotyczące podejścia z widocznością. Jeżeli kwestia warunków atmosferycznych jest spełniona, to kiedy i na jakich zasadach podejmowana jest decyzja o tego typu podejściu? Nie zawsze bowiem nawet przez cawok załogi decydują się na taki skrót i podchodzą zgodnie z info z ATIS. Dużo zależy prawdopodobnie od procedur danego przewoźnika. Tak przynajmniej pytanie brzmi. Piotrek, jakbyś mógł tutaj... Numer jeden. Wiem, że większość pilotów uwielbia takie podejścia, aczkolwiek, aby to zrobić, byłoby dobrze, gdyby to nie było po super długim locie, kiedy jesteśmy zmęczeni. To jest numer jeden. Numer dwa. Musimy być w pozycji, żeby to bezpiecznie wykonać. Bo pamiętam, że kiedyś bodajże w Egipcie, czy gdzieś tam w Grecji, ktoś poprosił w Grecji, już pamiętam nawet dzisiaj w Salonikach, ktoś poprosił o wizuala. No i rzeczywiście zrobili takiego wizuala, chyba że była 10-milowa prosta, final, i zwrócił im uwagę kontroler, że dla niego 10-milowa prosta to nie jest visual approach. W związku z tym taki visual approach prawdziwy to naprawdę powinien być w miarę nisko, w miarę blisko, po bezpiecznej stronie. Ale to trzeba, jak powiedziałem, być w pozycji, żeby to zrobić. Niektóre firmy zabraniają tego, oczywiście, musi być wszystko zbriefowane. Tak naprawdę to nie jest takie proste podejście, jakby się wydawało, bo najlepiej być zwektorowanym do ILS-a. Kontrolerzy super to robią, super pomagają i wystarczy się tylko troszeczkę popatrzeć i samo się robi. No a tutaj trzeba jednak wziąć tego byka za rogi i go troszeczkę poprowadzić. Oczywiście pogoda, są lotniska, gdzie właściwie tylko można wizuala zrobić, czy circle to land, czy coś takiego. Ja osobiście to bardzo lubię, ale było parę razy, gdzie doszliśmy do wniosku z kolegami, wiesz co, jednak poczekamy na wektory. Poza tym też często gęsto, jeżeli lecimy naprawdę z tego sektora final approach, to tak naprawdę co możemy zrobić?
10 stopni w prawo, 10 stopni w lewo, no bez sensu. Także to też niestety zawęża nam tą ilość wizuali. Akurat. Jak mówisz tak o tym, że tak powiem, 10-milowa prosta, to ja pamiętam właśnie nasze lądowanie w Gironie, gdzie z 41 tysięcy fitów zjechaliśmy niemal w 12 minut, a dlatego, żebyśmy pierwsi w sumie, to nie kręciliśmy kółek, tak więc to było całkiem przyjemne lądowanie jak dla mnie. Czasem tak jest właśnie, że to trzeba, jakby to ładnie powiedzieć, podjąć decyzję. Pamiętam kiedyś w Katowicach powiedział kontroler, słuchajcie, prośmy wizuala. Jeżeli dostaniecie wizuale, to będzie się numer jeden, a jak nie, to numer cztery. No to wzięliśmy, zrobiliśmy to. Bardzo ciasno, tak ciasno, że później szef pilotów przez 4 godziny krzyczał na mnie, na drugiego kapitana, bo akurat leciało dwóch kapitanów. Nie wiem dlaczego. W każdym razie tak, to też w ten sposób możemy pomóc kontrolerom i firmie, bo można ten czas oczywiście ograniczyć w powietrzu, ale nic na siłę. No Piotrek, widzisz, ludzie wywołują pytanie o historię, przygody śmieszne, te z anegdotą. Może już czas na te niskie przeloty. To powiem tylko tyle, że rzeczywiście zdarzyło mi się przylecieć blisko wieży kontrolnej, za zgodą wieży kontrolnej, muszę powiedzieć. Naprawdę to było za zgodą, tym bardziej, że kontroler był na pokładzie, także tutaj nie było żadnego... O, pozdrawiamy właśnie nasi koledzy, którzy sprawdzają, że wszystko działa i tak naprawdę nas wypuszczają później na lot. Za zgodą wieży rzeczywiście był przelot bardzo blisko. Wieży się to podobało, nam się podobało. FAA, która stała pod wieżą mniej. Kontrolerzy zrobili bardzo dużo, żeby sprawa ucichła. Ale jednak to FAA. No tak. Dobrze, nie męczę cię dalej, bo tak, udało się jakoś to załatwić w dobry sposób, muszę powiedzieć. Zostały wpisane nowe procedury, że przy temperaturze minus 15 stopni, o ile latają ptaki, to wieża powinna zgłosić też ptaki pilotowi. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także rozeszło tak. Się po kościach. Michał Nowak, który, jak dobrze wiesz, jest programistą i pisze, że tak powiem, elementy software'u, bardzo był zdziwiony pojemnością komputera pokładowego w Boeingu 757, wtedy właśnie jak się spotkaliśmy z tobą i z Tomkiem Pietrzakiem w Poznaniu. Pamiętasz, jaką pojemność ten komputer miał? 256 kilobajtów. Pamiętam, że było tak kiepsko, że na 7, bo 75 i 76 miały przez pewien czas te same FMC, mają do dzisiaj. Oczywiście mówimy o tych pierwszych. Jak lataliśmy gdzieś daleko, daleko, daleko za ocean, to naprawdę na jednej trasie nie starczało miejsca, na jedną trasę w ogóle, żeby wrzucić ją do pudła. Także dopiero jak się przeleciało przez jednym, jak się przeleciało przez pewien odcinek, to można było tą brakującą trasę dodać do komputera. Na 757 też z tymi trasami nie było problemu, ale były też bazy danych na wschód i na zachód. Także jeżeli na przykład lecieliśmy w kierunku Brazylii, no to się brało bazę danych na zachód, ale jak już lecieliśmy w kierunku Bangkoku, no to właśnie koledzy musieli szybko wziąć floppy dyska, bo też było na floppym dysku, i wrzucić floppy dyska, żeby polecieć na wschód. Airbusa. No tak. Właśnie, Piotrek, pilotowałeś... Powiem krótko, że mi się naprawdę bardzo podobało. To była 320... 320 wtedy latała na 757, jest podobna do 757, bo stoi tak samo wysoko. Super, naprawdę. Kołowanie nie było żadnego problemu, start był łatwy, przyjemny, wznoszenie tak samo. Tak dobrze szło, że zapomniałem, że autopilot jest wyłączony, bo autotrym wszystko robił. Lubię Airbusy, tak naprawdę lubię Boeingi oczywiście, choć ostatnio Boeing trochę podpadł. Nie tylko, Piotrek. Nie tylko, tak. Tu polewy też. Muszę powiedzieć, że jako pasażer, bo parę razy leciałem, był bardzo wygodny jak Tupolew. Piloci też go lubili, ponieważ latał wysoko, szybko i bardzo dobrze też mógł stracić wysokość, jeżeli tego potrzeba było. Akurat kiedy to zdjęcie było było to robione, to było na pokładzie tego samolotu, miałem okazję zobaczyć, jak załogi ćwiczą podejścia w krzesinach i muszę powiedzieć, że było naprawdę profesjonalnie. Było profesjonalnie i naprawdę byli bardzo otwarci,
Było naprawdę, naprawdę ekstra. No niestety, tak. 10 no. lat minęło od 10 kwietnia. Ale ja osobiście pamiętam bardzo miło te loty i naprawdę załogi, które były naprawdę profesjonalne. Tam się wiele rzeczy wydarzyło, mi się wydaje, których wiemy lepiej lub gorzej. Nie będę wchodził w politykę, ale częściowo chyba jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni szli do ziemi do pewnego momentu. O, i na tym skończę. Nie, no okej, okay, faktycznie. Przed chwileczką gdzieś tutaj przewinęło mi się pytanie, tych pytań jest coraz więcej, dotyczące, o, znalazłem GIRAP. Kiedy wpadniesz polatać w GIRAPie? Piotrek, mieliśmy okazję bywać wspólnie na symulatorach, zarówno w GIRAPie, jak i w Berlinie, w Lufthansie. Powiedz, czym się różni taki symulator w GIRAPie, czy też w Warszawie są takie symulatory, mamy we Wrocławiu taki symulator. Czym to się różni od tego, na którym faktycznie wy trenujecie jako piloci? Jak to wygląda? Gdzie jest różnica? Numer jeden, te, które my używamy, to są level D, to jest motion, czyli hydrauliczno-elektryczne, to się wszystko rusza, żeby spotęgować jeszcze, powiedzmy, nasz realizm. O, w ten sposób. Mhm. I to jest numer jeden. Często, gęsto te symulatory, na przykład na GIRAPie, mogą mieć lepszą wizualizację w niektórych momentach niż te nasze profesjonalne. Aczkolwiek profesjonalne mają naprawdę bardzo dużą ilość nie tylko usterek, które możemy zrobić. To akurat to jest symulator 300. Jeszcze wtedy Lufthansa posiadała te samoloty. Bo tak jak się wchodzi do samego symulatora, to za bardzo dużych różnic nie ma. Oczywiście w Boeingu, tak jak tutaj widzimy, mogą być oryginalne, na przykład fotele lotnicze. Przeważnie nie ma tych oryginalnych w tych symulatorach, bo ich po prostu nie trzeba. Powiem tak, sam symulator może nie jest drogi, ale zrobienie do niego albo wzięcie do niego tych wszystkich danych, jak on to powinien się zachowywać i latać, to jest to. Na przykład dla Boeinga 787, dla Dreamlinera, Boeing sobie zażyczył 10 milionów dolarów, żeby tylko właśnie dać informację, jak to powinno wyglądać. Lufthansa stwierdziła, nigdy w życiu nie będziemy płacić 10 milionów za symulator, tylko Boeingowi, tylko dlatego. No ale po to są te wszystkie loty robione, między innymi certyfikacyjne, żeby to zobaczyć. Tak jak tutaj widzimy engine failure, prawda, widzimy, co tam chłopcy robią. Akurat zdawali na ATPL-a, mogę ich pozdrowić. Notabene, no akurat jeden, Wojta dzisiaj ma, słuchaj, Wojta dzisiaj ma urodziny, jakby co. Wiesz co, mało tego, to ci powiem, że tak, no chłopcy są teraz w Katarze latają, aczkolwiek z tego co wiem, to jeden z nich może i będzie w locie niedługo latał, świat jest mały. Także głównie to jest właśnie chyba to oprogramowanie tego wszystkiego, jest troszeczkę inne. Jest to bardzo realistyczne. Tutaj widzimy, nie, to nie jest pas startowy i za jakimś nie kołujemy. Tutaj wracamy z Tomkiem z symulatora w Berlinie. Pogoda była, no jaka właśnie, Piotrek, to jest autostrada. Piotrek, powiedz jak to jest, bo no kurczę, jesteś w pracy, potem wsiadasz w auto, jedziesz przez Poznań do Berlina, w symulator, no jest to sesja całonocna, potem wracasz, no fajnie, że nam się udaje czasami razem to zrobić, to jest okazja do spotkania, ale też okazja do tego, żeby gdzieś ten twój 24-godzinny dzień, gdzieś, żebyś mógł chociażby troszeczkę przespać. Jak to jest, jak sobie radzicie jako piloci, jako załogi ze zmęczeniem, które się pojawia, ponieważ to jest tryb pracy nocny, to są jetlagi, jak sobie z tym najprościej poradzić? Każdy ma chyba inną taktykę. I chłopcy, którzy latają na long callu, stricte na long callu powiedzmy, to albo robią wszystko w jednym czasie, czyli gdziekolwiek by nie byli, czy jest czwarty nad ranem, to on będzie jadł kolację na przykład, bo ma tak u siebie w domu, albo na przykład pójdzie spać i spróbuje mieć od razu czas lokalny. Także każdy robi to troszeczkę inaczej. Też mi się wydaje, że jednak te cykle nasze też tutaj mają sporo do powiedzenia, jak i sam wypoczynek przed i w locie.
Dreamliner jak lata, no to i lata więcej niż dwóch pilotów, to mają dodatkowe miejsce, gdzie mogą się zrelaksować. To naprawdę bardzo jest dobre. Przynajmniej w Europie mamy procedury, które nam pomogą albo dają możliwość krótkiej drzemki na pokładzie. Na przykład Amerykanie tego nie mają. Także czasem ta 10-minutowa drzemka, taki power nap jest naprawdę dobrą rzeczą i to wydłuża, powiedzmy, nasz dobry stan psychofizyczny na następne 2-3 godziny. Okay. Ale jak powiedziałem, nie da się za bardzo wyspać na zapas i to jest duży problem. No ja pamiętam kiedyś, jak byliśmy w symulatorze, chyba nie obrazisz się, jak zdradzę tą historię, gdzie o godzinie pewnej symulowałeś awarię radia. Tak, powiem tak, to się zdarza dosyć często, właśnie na wczesnych godzinach i wtedy najlepiej nastawić 7600 loss communication, prawda, pilotom, żeby zobaczyć, jak to dalej ma być. To też może być część programu, no bo przeważnie na symulatorach są wektory, no chyba, że mówi się, że radar nie działa, czy coś takiego. No i wtedy też trzeba zobaczyć, jak załoga sobie da radę z utratą połączenia radiowego. Jak powiedziałem, no to wszystko są procedury. Wystarczy je znać, albo przynajmniej wiedzieć, gdzie otworzyć nasze manuale, żeby to szybko przeczytać, jak to się... No ja pamiętam, bo to była bardzo fajna sytuacja, ty zamknąłeś oczy, ruda się obraca, woła Warsaw Approach, czy tam Tower, wszystko jedno sam wołała, patrzy, masz zamknięte oczy, woła dalej, patrzy na mnie, mówię, no radio ci się popsuło po prostu, no. Słuchajcie, to jest tak, pamiętaj jeszcze, że my ćwiczymy dokładnie jeszcze Pilot Incapacitation, prawda? Że to może być kontroler, który nawali, może być kapitan, który nawali, bo pierwszy oficer. Jeżeli robimy trzecią kategorię albo low visibility procedures, jak to się ładnie mówi, kiedy startuje kapitan, to często jest tak, że pozoruje się właśnie problem z kapitanem, żeby zobaczyć, co zrobi pierwszy oficer, czy on przejmie te stery, tak samo jest przy lądowaniu. I dlatego mówi się, a co pierwszy oficer umie? Pierwszy oficer umie dokładnie to samo, co kapitan, umie lądować i powinien lądować i jest na wszystko przetestowany i wyszkolony poza kołowaniem, bo akurat w Boeingu tylko kapitan może kołować, bo tylko po lewej stronie ma tyler, ale w Airbusach ma po obu stronach. Także jak powiedziałem, wszystko to, co robimy na symulatorze, naprawdę się później kiedyś może przydać w prawdziwym życiu. No tak, powiem szczerze, że zanim sprawdzimy, że tak powiem, odpowiem na pytanie Bartka, powiem szczerze, że jako osoba, która no, miała okazję spędzić trochę godzin w kokpitach, czy to w symulatorach, czy w życiu, to mogę stwierdzić z dużą pewnością, że ci ludzie, którzy tam siedzą, to nie są ludzie z przypadku. Po pierwsze, tej roboty tam zawsze macie bardzo dużo, czy to zmiana częstotliwości, czy jakieś papiery, czy jakieś konkretne kolejne checklisty, ale po takich wizytach, po spotkaniu nawet w GearUpie, czy w innym symulatorze takim dostępnym, ogólnodostępnym, można stwierdzić, że nabiera się dużej pewności i to stwierdzenie, że boję się latania, zaczyna się troszeczkę już dezaktualizować. Piotrek, jak ty to widzisz? Chyba tak, bo czasem nawet jak poznajemy osoby, które się naprawdę boją latać, to wiem, że są osoby, które powiedziały, pokażcie mi samolot od środka, kokpit, że to wszystko działa i ja może tym samolotem polecę. Mhm. I nieraz miałem osoby, które się naprawdę panicznie bały latać, ale kiedy zobaczyły, jak kokpit wygląda, jak wygląda nasza praca, tłumaczy się na przykład różne odgłosy, które samolot wydaje, to ludzie się naprawdę uspokajają i widzą może światełko w tunelu, że to się da jednak zdzierżyć i ta osoba przeżyje ten lot, wyjdzie z samolotu. Wiesz, Mira też się boi latać, prawda? Może nie tak. Tyle boi, co nie lubi. No ona no, albo jedno i drugie nie lubi i boi, ale mocniejsza jest chęć zwiedzania. Piotrze, może jednak odpowiemy na pytanie Bartka, który pyta o najciekawsze podejście, jeżeli chodzi o lotnisko, na którym lądowałeś. Trudno powiedzieć o najciekawsze. Pamiętam, że co się mi podoba osobiście, woda, góry. Najlepiej, kiedy to wszystko było już dawno zamknięte,
Tak lądowałem w Hongkongu, ale kaj tak już było zamknięte. Lądowałem w tym nowym Hongkongu i muszę powiedzieć, że zawsze w Hongkongu miałem kiepską pogodę. Także jakoś nigdy nie pamiętam, że widzieć za wiele poza paroma górami. Pierwszy samolot, od razu powiem, Cessna 150, 152. Tak naprawdę to była 152, później 150 i jeszcze jako uczeń się wyszkoliłem na Grumanie Chida A5A, aczkolwiek mój ulubiony to A5B i mam chyba na Grumanach, no nie wiem, ponad 1000, dużo ponad 1000 godzin, pewnie 1000 nawet 500 godzin i z tych małych to są moje ulubione. W każdym razie lubię Maderę, bo coś się dzieje. Lubiłem niektóre lotniska w Indonezji, bo też tam właśnie były góry, była woda, zawsze coś się działo. Takie rzeczy lubię, ale każde lotnisko może być ciekawe. Ktoś powie, że Korfu ma fajne podejście, prawda? Ląduje się z nad wody albo z nad górki, przeważnie z nad wody. Tak naprawdę my tego za bardzo nie widzimy, my tak się koncentrujemy. Ktoś spytał się mnie kiedyś, chyba na ostatnim spotkaniu wtedy z Weroniką, czy my widzimy spotterów. Musimy się mocno przyjrzeć i wiedzieć, gdzie oni są. Bo to się wszystko tak dzieje. Nasza prędkość podejścia w 7, 3-7 to jest mniej więcej 150 węzłów. To jest 280 km na godzinę. Czasem może troszeczkę więcej, ale różnica nie jest duża. Te 280 km na godzinę to jednak no wszystko troszeczkę tak leci do tyłu. W związku z tym jeżeli wiemy, to możemy zobaczyć do spotterów, zobacz, ktoś robi zdjęcia, ale żeby tak naprawdę się przyjrzeć, to nie ma czasu. Ale na pewno, Piotrek, jesteś chyba jednym z nielicznych pilotów, którzy niemal w całości wychodzą przed okno, żeby pozować do fotki, prawda? W trakcie kołowania. Nie, jest wielu, ale to też musi być. Samolot musi raczej stanąć, parking brake, czyli hamulc posadowy musi być zaciągnięty. Musi być spokój, nie możemy być gotowi do startu, tam jest wiele, wiele rzeczy, prawda? Bo jednak numer jeden to jest latanie i bezpieczeństwo, to tyle. Także co do tych lotnisk, to jak powiedziałem, nie mam ulubionego lotniska, oczywiście można powiedzieć, że Madera, bo tak, długi lot, niewiele się dzieje i super podejście, zresztą na Maderze albo są holdingi, albo jakieś inne rzeczy, go aroundy czy coś, całkowicie normalne rzeczy, ale ich w Hondurasie było fajnie, amerykańskie niektóre lotniska są bardzo fajne. Jestem pewien, że lądowanie na lodzie też może być ciekawe. Nie mam takiego jednej takiej rzeczy. No tak, no jest, myślę, że taki typ samolotu, który chyba bardzo lubisz, ale nie mógłbyś właśnie nim się zatrzymać i wyskoczyć prawie, że tak powiem, przez okno. Mówię tutaj o Dreamlinerze. Pamiętam, że jak pierwszy raz przyleciał Dreamliner do Warszawy, jeszcze wmalowałem właśnie Boeinga, na tą prezentację, to pierwsze co powiedziałeś, kurczę, to nie jest samolot dla mnie, bo nie będę mógł kiwać spotterom. No tak, rzeczywiście i później rozmawiałem z pilotami testowymi Boeinga, dlaczego tak jest i oni powiedzieli, że różnica w masie samolotu jest tak olbrzymia, kiedy małe wyjście awaryjne jest na górze w Dreamlinerze niż otwierane okna, że jednak Boeing powiedział, no dobra, to tym razem jednak tak będzie. Na Jumbo Jetcie jest tak samo. Także tutaj nie można powiedzieć. Tak, no cóż, każdy samolot ma swoje jakieś tam minusy i to jest minus Dreamlinera, aczkolwiek kokpit jest super, super cichy. To też jest pewnie jeden z powodów, dlaczego on jest taki cichy. To jest naprawdę super samolot dla pilotów. No właśnie, jakbyś opowiedział troszeczkę o tym epizodzie twoim z Dreamlinerem, jak to się stało, że zrobiłeś tape rating? I dlaczego w sumie dzisiaj na nim nie latasz? Zaczniemy od tego. Kiedy byłem w Azji i latałem na 75 i na 767, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego potrzebowano inspektorów, którzy mają doświadczenie na samolocie szerokokadłubowym. Tak naprawdę w Polsce tylko LOT te samoloty miał, w związku z tym tylko piloci związani z LOT-em wchodzili w rachubę. Ale łódź kogoś chciał z zewnątrz. Wtedy już w locie nie pracowałem przez parę lat. Zresztą nie tylko ja, ale też i drugi kolega, jako dobrze znany, bo jest jedynym pilotem Spitfire'a w Polsce, czyli kapitan Jacek Mańka. No i zostaliśmy ładnie poproszeni, czy byśmy nie wzięli udziału właśnie w programie ULC-u inspektorskim po powrocie. No i się zgodziliśmy. I to miało już być właśnie pod Dreamlinera.
To był rok 2008, no ale wiemy, że Dreamliner miał sporo opóźnienie i dopiero to się zmieściło w roku 2012. Zostałem zaproszony, żeby zrobić type rating właśnie jako ulcownik. Tak się złożyło, że byłem w pierwszej parze w Europie, która poleciała na to szkolenie do licencji EASA oficjalnie, że Bolot był pierwszą firmą w Europie, która te samoloty otrzymała. Ciekawostką jest, że nie byliśmy pierwszą, która to ukończyła, ponieważ my szliśmy pełnym kursem, a koledzy, którzy szli skróconym kursem, oni skoczyli to szkolenie parę dni przed nami. Później byłem wysłany do Seattle, gdzie przy okazji miałem przyjemność robić start i lądowania na Romeo Alfa, zanim on przyleciał do Polski. To też było bardzo, bardzo fajne, z super ludźmi. Kapitan Wieczorek, Makula, Zimmer, naprawdę po prostu cała plejada naszych gwiazd lotowskich i w ogóle. Ja ci przerwę, ja pamiętam jak 4 grudnia 2012 roku przylecieliście właśnie Dreamlinerem do Poznania i tam bardzo fajna historia się pojawiła, ponieważ trzy pokolenia lotnicze się pojawiły w jednym miejscu na płycie. Kojarzysz czyje? No pewnie chodzi o Maćka i Tomka, tak, tak. I młodego Smułę. No cóż, kapitan Smulski, dwóch, senior i junior, obydwaj kapitanowie, to akurat Tomasz Smulski był głównym, albo był instruktorem na tym locie do Poznania. Przyszedł drugi kapitan, Smulski, tym bardziej Maciek razem ze swoim dzieckiem. No i tak oto trzy generacje spotkały się na Dreamlinerze. Wtedy jeszcze Maciek latał na Airbusie, ale już też jest na Dreamlinerze. Dlaczego nie jestem na Dreamlinerze ja? Miałem taką okazję, ale z różnych przyczyn, za pierwszym razem bo nie, bo tak usłyszałem bardziej, a za drugim razem jakoś tak cały czas się zastanawiam, czy to jest dla mnie. I tak naprawdę nie muszę nikomu nic udowadniać. Latałem na long haulu, może się tutaj niektórym trochę podłożę, to nie jest mój ulubiony samolot, okej? Okay? Naprawdę to nie jest mój ulubiony samolot, jest okej, okay, ale daleko mu do moich ulubionych, no ale jest jaki jest. I tak naprawdę przynajmniej dzięki niemu mogę wykonywać naprawdę fajne loty. Tak się złożyło, że w każdej linii lotniczej, w której pracowałem, zawsze latałem troszeczkę w inne miejsca. Zawsze mi dodawało tak jakby plus, jeżeli chodzi o naukę, o zobaczenie czegoś nowego. Piotrek, wróćmy może do pytań. Czy kiedyś wrócę na Dreamlinera? Nie, mówię nie. Aha. Aczkolwiek jestem coraz starszy, do emerytury coraz bliżej. Nie wiem, jak długo to potrwa. Także poczekamy, no tak. Zobaczymy. Wróćmy może do pytań. Mamy tutaj fajne pytanie dotyczące właśnie załogi mieszanej. Celowo nie zmieniam tego pytania. Jak się lata z kobietą w kokpicie? Bardzo dobrze, aczkolwiek muszę powiedzieć, że już dawno nie leciałem z koleżanką pierwszą oficer, bo na firmie mamy same panie kapitan teraz, także tutaj tego nie jest jak, ale bez żadnego problemu miałem pierwszych oficerów i hinduski, i tajki na przykład i tak dalej, także nie było tutaj, nie ma absolutnie żadnego problemu, pełen profesjonalizm. Żeby było ciekawiej, na więcej kobiet latających jest w Indiach, tak statystycznie. Jeżeli chodzi o Stanach, to na przykład bodajże w United około 11% kobiet lata. Także całkiem sporo, no aczkolwiek do 50% to jeszcze nadal daleko. I teraz w Fortnite, co było kiedyś, no właśnie, Mira jednak nie lubi latać. Jednak trzeba powiedzieć, że w porównaniu do czasu, kiedy zacząłem latać w 96 roku w liniach lotniczych, to tych kobiet w lotnictwie jest coraz więcej i bardzo dobrze. Krzysiu od nas z Poznania pyta, jakie najlepsze wypychanie było z tobą? Zobacz, nie. Mówi, że z tobą było najlepsze, że tak powiem, wypychanie na pusto z Poznania do Warszawy i będzie za tym tęskni, ponieważ akurat Krzysztof jest jedną z ofiar koronawirusa, jeżeli chodzi o branżę lotniczą. Powiedz, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o branżę lotniczą? Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że jednak jeszcze będziesz z nami. Może, no nie wiem, w samolocie akurat następnym razem.
chyba lotnictwo jest o tyle super, że to nie jest tylko samoloty, ale i ludzie. Jak pamiętam, byłem młody i uwielbiałem samoloty, to ci ludzie to były osoby, o których czytałem w książkach, czy oglądałem bardziej filmy. A jeżeli chodzi o tym, jak zostałem pilotem, to są ludzie tacy bardziej w realu. I to są właśnie piloci, to są mechanicy, to są obsługa naziemna, to są ludzie w gate'ach i też spotterzy. To są właśnie ci wszyscy ludzie, tak naprawdę, którzy to wszystko tworzą. Ale to trzeba trochę wejść do lotnictwa, do środka, żeby to dopiero odkryć. I tak naprawdę ludzie lotnictwa naprawdę siebie bardzo rozumieją i dlatego chyba wszyscy przeżywamy to, co się dzieje teraz. Oczywiście mogę też, domyślam się tylko, że podobnie jest w branży hotelowej, hotelarskiej, podobnie jest w branży na przykład przewozów autobusowych, no bo też korzystamy z różnego rodzaju ich usług i no jest bardzo niefajnie. I naprawdę trzymam kciuki za wszystkie te nasze branże, żeby się podniosły jak najszybciej. No i tak, no, myślę, że to jest najważniejsze, żeby skutecznie zamknąć ten wątek koronawirusa, żeby faktycznie wszystko się ponormowało i zarówno turystyka, jak i w ogóle z nią związane między innymi lotnictwo. Marunio pyta o tutaj kwestię wyciągnięcia podwozia przed lądowaniem, ponieważ jak dobrze wszyscy wiedzą, Ryanair wyciąga niemal na samym już tak, końcu. Tak. Tak, jak to jest? Zależy od, jest parę rzeczy. Procedury lotniskowe, znaczy procedury linii lotniczych. Na przykład Ryanair lubi na samym końcu, no bo wtedy jest najmniejsze spalanie. Z drugiej strony Katar lubi mieć dużo wcześniej zrobione wszystko, żeby być całkowicie stabilizowanym. Mniej więcej 500, my mamy stabilizację 1000 stóp. Czasem 500 stóp, w zależności od podejścia, a oni chcą mieć na przykład 1500 stóp pełną stabilizację. I nawet jak ich poganiają, to piloci mówią nie, bo my mamy tak napisane u siebie w standaryzacji i tak dalej. Czasem podejście, normalna ścieżka jest trzystopniowa, kiedy jest bardziej stroma, to też trzeba to podwozie czasem częściej, szybciej wypuścić. Także tak naprawdę jest wiele spraw. Czasem to jest widzimy się pilota, czasem to też jest, czy samolot jest lekki, czy jest ciężki, z której strony wiatr wieje, tam jest bardzo wiele rzeczy, które jest brane pod uwagę. Ja na przykład wiem, że przy średnich wiatrach na 737, kiedy podchodzimy do Warszawy, na przykład na 3-3, tak ogarniam ten temat, najlepiej jest podwozie wypuścić 1000, tak naprawdę zawsze prawie, 1800 stóp nad ziemią, żeby wtedy powoli się wyhamować i żeby mieć tą prędkość podejścia ostateczną i pełną konfigurację do lądowania właśnie na 1000 stóp przed lądowaniem. Czyli 800 stóp od wypuszczenia podwozia do klap, żeby być w pełni stabilizowanym. Piotrek, Krzysztof pyta, jak z punktu widzenia ekonomicznego oceniasz jutrzejszy przylot Marzenia, czyli Mrii? Tak. Czy można to było zrobić rozsądnie za inne pieniądze, większą ilością maszyn? Co myślisz o tym? Od razu powiem tak. Pamiętajmy, że to jest samolot cargo. Pamiętajmy, że te rzeczy są bardzo duże objętościowo. One są lekkie, ale duże objętościowo. I dlatego na przykład był problem z 380, między innymi, że chodziło, że czasem po prostu wymiarowo, wagowo by się wszystko zmieściło do samolotu, ale wymiarowo nie. I dlatego cały czas na przykład jumbo latają, kiedy można powiedzieć, no ale 37 cargo też są super. Tak, są, ale czasem potrzeba coś większego wymiarowo. I mi się wydaje, że właśnie dlatego ten Antonow jutro przyleci, bo pewnie to cargo jest wymiarowo, objętościowo bardzo duże i tutaj nie chodzi tak bardzo o wagę. Powiem tak, na długich lotach trzeba mocno policzyć. My kiedyś policzyliśmy na przykład, czy do Bangkoku byłoby tańsze wypuszczenie 2737 czy 1767. Pamiętając, że trzeba byłoby na przykład mieć międzylądowanie, zamiany załóg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyszło nam, że jednak 2737 będą tańsze niż 1767. Ale nie zawsze pasażerowie tego chcą. A w tym wypadku mi się wydaje, że z tego, co tylko czytałem tak na szybko, to jednak, że cena była dosyć duża.
No i niestety lot będzie na tym stratny, ale wszystko przyleci w jednym czasie i tyle na ten temat. Piotrek, jak to jest z tym wolnym czasem, ponieważ jak dobrze wiemy, szczególnie ty jako pilot czarterowy, tego czasu mało spędzasz w domu, poza oczywiście obecną chwilą, ale w sumie jak jesteś w domu, to też z tego co wiem, to czasami idziesz polatać właśnie czymś małym, czy też pojawiasz się na jakichś pokazach lotniczych, tak jak to gdzieś tam się zdarzało, ja pamiętam w Poznaniu przy Apałęcie. Zdarzało się, bardzo fajnie, ponieważ akurat byliśmy wtedy, przypominam tobie, służbowo można powiedzieć. Tak, ja wiem. I pomogliście bardzo, żeby w ogóle się znaleźć po tamtej stronie. Ile razy chciałem mieć wolne na jakieś pokazy, prawie nigdy nie dostałem tego wolnego. No po prostu nie było jak. W związku z tym większość właśnie pokazów to albo brałem w nich udział, na przykład byłem aterkiem czy embrionem kiedyś w Radomiu czy w Dęblinie, czy właśnie jak tutaj robiłem gdzieś tam przelot i to wszystko, co mogę powiedzieć, że no niestety chciałbym powiedzieć, kurczę, pojadę, czy polecę. Przeważnie nie ma jak. A no wiesz, ja... są koledzy, którym to idzie, także wiesz, no słuchaj, co tu dużo mówić. Udało mi się zobaczyć Dreamlinera dzięki tobie, bo zacząłeś wyjściówkę na tego Dreamlinera pierwszego. Później pomogłeś mi się dostać do Poznania i załodze. Także naprawdę, naprawdę super. I też się cieszę, że właśnie tak dużo osób byłem w stanie wtedy poznać, pamiętam. Bo to jest tak, co innego pisać, co innego się tak widzieć czasem, a co innego spotkać się całkowicie tak w realu. Znaczy wiesz, no tutaj akurat w Poznaniu to Witek zawsze pomaga w tych kwestiach, więc tutaj zawsze możemy poprosić go o to, żeby załatwił. Muszę wam powiedzieć właśnie jedną rzecz, że co się zmieniło według mnie na niekorzyść. Kiedyś to lotnictwo było dostępne dla ogółu, dla mas, można powiedzieć. Teraz to lotnictwo jest bardziej zamknięte. Gdziekolwiek się dostać jest naprawdę, naprawdę trudno. Czasem nawet przy super znajomościach niewiele da się zrobić. I jak ta młodzież ma to zobaczyć z bliska? To jest cały problem. Kiedyś dziecko szło, leciało samolotem, szło do kokpitu i powiedziało, wow, chcę być pilotem, albo chcę być stewardessą, czy coś. Teraz to jest naprawdę, naprawdę trudno. W związku z tym mówimy, że coraz mniej ludzi się do lotnictwa pcha, w cudzysłowie. No niestety, ponieważ nie mamy jakichś tych wzorców, czy nie można im pokazać, jak to naprawdę jest fajne. No tutaj faktycznie jest to ciężkie, aczkolwiek jeżeli patrzymy dzisiaj na tą naszą rzeczywistość i kiedyś sol wyganiał spod płotu, to dzisiaj tak naprawdę traktują spotterów jako osoby, które są bardzo przydatne, ponieważ mogą zakomunikować, że coś się dzieje nie tak na lotnisku, w okolicy lotniska i tak dalej. Zgadza się, ale też nie wszędzie, niestety. I tak naprawdę to tylko spotterów, ale były kiedyś wycieczki na płytę lotniska w Warszawie, już ich nie ma przez długi czas. No to są takie rzeczy, ja pamiętam, że jak byłem w przedszkolu, no w przedszkolu nie, ale w szkole podstawowej, to my byliśmy na Okęciu, oglądaliśmy Iły w środku. Teraz nie ma takiej szansy. Kiedyś takie wycieczki na lotnisko to była prawie że normalka, a teraz to co zobaczymy, terminal, może z daleka tylko samoloty z tarasu, który wiadomo jaki jest w Warszawie, trochę taki nijaki, to już nie jest to samo. To ale czy to nie jest kwestia... Czy to nie jest kwestia właśnie związana z bezpieczeństwem, które po 11 września no, wygląda zupełnie inaczej? Mi się wydaje, że bezpieczeństwo jedna rzecz, ale chęci to całkowicie inna rzecz. Mi się wydaje, że to jest brak chęci, bo gdzie są where there's a will, there is a way, prawda? Są chęci, powinno się to jakoś dać zrobić. A mi się wydaje, że większość lotnisk w ogóle nie chce nic z nimi wspólnego, bo to takie dla nich to jest po prostu samo zło. To nie jest samo zło, co naprawdę to jest krótkowzroczność według mnie. Piotrek, Dawid pyta, czy jak wygląda ta droga do zostania pilotem, czy to jest ciężkie? Jakie są najlepsze drogi do tego, żeby właśnie zostać pilotem cywilnym? No w sumie na forum mamy ten temat bardzo mocno rozwinięty, ale może jakieś masz wskazówki, gdzie warto na skróty? Powiem tak, patrząc się przez pryzmat lat w awiacji,
Ja staram się pamiętać te dobre chwile, ale wiem, że tych trudnych chwil, chwil zwątpienia też było całkiem sporo. Od samego początku aż po teraz, kiedy człowiek widzi, co się dzieje dookoła, sobie się, Boże, czy ja dobrze zrobiłem? Ale kiedy usiądę za sterami, to wiem, że to jest to. Także jak do tego dojść? Wiesz co, przez tyle lat, tak naprawdę co parę lat wszystko się zmienia. Powiedzmy, kiedyś to lepiej było polecieć do Stanów, zrobić uprawnienia, wrócić tutaj, przerobić uprawnienia. No to się teraz troszeczkę skończyło. Teraz lepiej zrobić w Polsce. Czasem jedna szkoła jest lepsza, czasem druga. Nie ma takiej jednej odpowiedzi, jak zrobić to najlepiej. Zobacz, na co ciebie stać, jak to ogarnąć. Mi się wydaje, że dobrze też popytać ludzi, którzy to robią w danym czasie. Bo jak powiedziałem, mamy forum, to forum już jest przez wiele, wiele lat i też widzimy troszeczkę, jak te opinie o szkołach się zmieniają i tak naprawdę się czasy zmieniają, egzaminy i w ogóle. Także tak naprawdę trzeba mieć kogoś, kto w tym siedzi cały czas w szkoleniu, w małym szkoleniu. A czy na... Tak właśnie, zawsze czy warto. Nie jest za późno? No nie, właśnie. Według mnie nie jest za późno. Pilotów trzeba będzie, teraz będzie pewnie zawahanie, ładnie mówiąc, jeżeli chodzi o ilość potrzebnych pilotów, ale to minie. To naprawdę minie i mi się wydaje, że tak naprawdę linie lotnicze, niektóre mają jakiś tam maksymalny wiek, ale większość nie. To chodzi o to, co ty sobą reprezentujesz, co robisz. Może nie będziesz kapitanem tak szybko, może dość tylko kapitan ci zajmie troszeczkę więcej czasu, może inne linie lotnicze, ale naprawdę latanie to jest to. I wiek nie ma z tym nic wspólnego. Akurat może nie o linie lotnicze, ale powiem, że mój najstarszy uczeń miał 76 lat. Najmłodszy miał 12. To była taka dziewczynka, najstarszy kolega miał 76 lat, kupił samolot i doszedł do wniosku, że on się nauczy latać. I wiecie co? Zdobył tą pepelkę i zadowolony był. I tak naprawdę rzadko brał kogoś z rodziny, przeważnie chodził sobie polatać. Okej. Mamy pytanie jeszcze o aktualne, czy aktualne w obliczu ograniczenia ruchu. Jak wygląda lot na pusto? Czy, bo mamy przecież loty w tej chwili, Ryanair regularnie podnosi samoloty, przynajmniej raz w tygodniu. Co jaki okres czasu, jeżeli chodzi o papierologię, jak to wygląda? No to według przepisów pilot potrzebuje 3 starty i lądowania w ciągu 90 dni, w tym w nocy też. Możemy to zamiast tego zrobić na symulatorze oczywiście, ale też jest taniej, kiedy samolot lata, niż ma być na ziemi, zapakowany na dłuższy czas. W związku z tym Ryanair robi dwie rzeczy. Numer jeden, umożliwia pilotom zrobienie 3 startów i lądowań, aby później nie wysłać ich na symulator, a w międzyczasie samolot się przeleci, zrobi parę rund i też jest lepsze dla niego i to jest tańsze, jest tańszy taki przelot niż później zamykanie tego samolotu, zapieczętowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest parę rzeczy. Wiem też, że ludziom wychodzą uprawnienia EASA, a zatem ULC, tylko troszeczkę jakoś spokojniej, będzie przedłużała niektóre rzeczy, na przykład badania i tak dalej. No ale tak naprawdę to wszyscy czekają, co będzie dalej. No ta nasza, powiedzmy, kwarantanna wielka trwa, nie wiem, ile ona nawet trwa, prawdę mówiąc, bo lata... No, można powiedzieć, że no, parę tygodni już na pewno, prawda? No miesiąc. Ja miesiąc miałem akurat takie szczęście, że latałem mniej więcej do połowy miesiąca, jeszcze z kwarantanny. W związku z tym nie czuję się, żeby to było dla mnie od samego początku. Ale jak powiedziałem, to się da zrobić w różnoraki sposób. Piotrek, wiem, że uwielbiasz Gwiezdne Wojny i tutaj potwierdzone jest to, ponieważ mieliśmy okazję nawet być na jednej z premier. Tak. Karol pyta o twój ulubiony film, jeżeli chodzi o tematykę lotniczą. Jak to wygląda? Dużo jest ich. Bardzo lubię filmy amerykańskie lotnicze z lat 70. Wszystko było robione w realu, bez komputerów, bez niczego. Był pilot z Cliffem, Cliff Robertson, bodajże się nazywał aktor, nazywał się Pilot. To była książka o pilocie alkoholiku i bardzo mi się podobało, bo była kamera i widać przez szybę kokpitu boczną tego aktora, Cliffa Robertsona właśnie. No i później kamera się odsuwa. To już nie tylko kokpit, to on widać cały samolot i samolot sobie leci na jakiejś tam wysokości nad górami.
Wow, okazało się, że Cliff Robertson miał uprawnienia, chyba nawet na DC-8. Miał całą olbrzymią kolekcję samolotów w swoim własnym muzeum. Zresztą wielu aktorów ma duże ciągnoty co do latania. Bym proponował zobaczyć właśnie niektóre filmy z lat 70., końcówki lat 70. czy 80., gdzie coś było fajnego zrobione. Z ulubionych scen chyba James Bond, Octopussy i BD5. Bardzo mi się podobał. Lubię też śmigłowce, Blue Thunder, tak, na pewno, z gazelki przerobione. Nie mam jednego, bym powiedział, ulubionego filmu. Pierwszy film, który widziałem taki typowo lotniczy, to ktoś może pamięta 1941, taki z humorem robiony, bo P-40 i tak dalej, ale przecież była Bitwa o Midway, na przykład ten oryginalny, co tam jeszcze, Bitwa Anglii oczywiście tak samo była, no było tych filmów wojennych tak naprawdę, z General Aviation też było parę. No tak, no na pewno wszyscy miłośnicy lotnictwa czekają na Top Gun, który został przesunięty na grudzień. O, ja też czekam, o właśnie pamiętam Top Gun jak wyszedł, byłem na nim i muszę powiedzieć, że ten film na mnie nie zrobił tak dużego wrażenia, bo tam było parę rzeczy, gdzie było taki typowy BS, prawda, skrót od bullshit, ładnie powiedzieć, ale ogólnie chyba przez te lata, jak mi się ten film zaczął troszeczkę bardziej podobać, może też inaczej się na niego patrzę. F-14. Pamiętam, kiedy byłem uczniem i robiłem swój jeden z dłuższych przelotów, leciałem nad lotniskiem Grumana i widziałem jeszcze F-14 normalnie startowały i lądowały. Taki stary jestem, no. No, w Seattle, jeżeli ktoś zaliczy, że tak powiem, muzeum Boeinga, to może zobaczyć faktycznie też tam ciekawe samoloty, bo stoi ten jeden z pierwszych Dreamlinerów, stoi też jeden z pierwszych w sumie Jumbo Jet. F-14 też kojarzę, że tam stało, tak więc dzisiaj w sumie to tylko i wyłącznie kwestia muzeum. Byłem w Seattle, nigdy nie miałem czasu, żeby zobaczyć to muzeum. No niestety, albo stety, poszedłem sobie latać, prawda? Także jednak tym razem latanie wygrało nad muzeum i chyba wygrywa za każdym razem. No tak. Piotr, mam pytanie, jak to jest z pobytem osoby trzeciej w kokpicie? Ja mogę, powiedzmy, jako ten, który już mówił o tym, że bywałem w kokpitach, powiedzieć, jak ja to załatwiałem. No to były generalnie zawsze oficjalne zgody, czy to w ramach Air Italia Polska, gdzie nawet prezes zarządu wyrażał zgodę na zrobienie materiału do naszego portalu, do biletynu, który wtedy wyszedł. A jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o te osoby, które czasami widzimy na jump seatie, a widzimy też, że nie są załogantami? Tak naprawdę są... przepisy się od tamtego czasu mocno zmieniły. Teraz jest tak, że osoby, które mogą wejść do kokpitu, raz, że muszą mieć zgodę odgórnie, ale też muszą mieć ID. ID, które potwierdza, że są sprawdzone przez służby. I teraz tak naprawdę głównie o to się rozwija, że wszystkie osoby, które wejdą do kokpitu, one muszą mieć to ID, muszą być sprawdzone przez służby i bez tego ani rusz. Kiedyś można było właśnie za zgodą dostać na przykład, pójść do check-inu, check-in wyda boarding pass i w ten sposób wejść, no już się tego nie da zrobić. Także niestety numer jeden ID i właśnie numer dwa zgoda, bez tego ani rusz. A okay. Osoby, które robią te filmy, to prawdopodobnie, znaczy na pewno raczej załoga, która leci, bo czasem leci z nami ekstra pilot, czasem mamy lot na pusto, gdzie też ktoś z nami leci w kokpicie i to są te osoby, które filmują i później się dzielą tym, co widziały. Mamy pytanie, Piotrek, zobacz. Dramatyczny epizod podczas lotu, ja wiem nawet, który to będzie. Prawdopodobnie niemożność lądowania na Malpensie i wybór zapasowego lotniska, kiedy, jak wspominałeś, trzymałeś się wolantu od turbulencji i nadal nie widziałeś glas kokpitu. Czy dobrze myślę? Przyznam się, że bardziej pamiętam, jak polecieliśmy i się okazało, że nie mamy nic do picia i jedzenia na pokładzie na długi lot. To był taki dramat mały, bo tak o suchym pysku w cudzysłowie to tak trochę niefajnie. Inne rzeczy. Trudno powiedzieć o dramacie, to mi się wydaje, że chodzi o wybór. To jest właśnie taka kwestia chyba doświadczenia,
bo wiemy, co się zdarzy, gdybyśmy, albo co się może zdarzyć, jak będziemy próbowali na siłę, dlatego nic na siłę. A druga rzecz, co będziemy robić, gdyby... A co musimy zrobić, żeby właśnie ten stan rzeczy zmienić? Tak, o czym ty mówisz, to była taka turbulencja, że poleciliśmy na lotnisko zapasowe, nie tylko my, ale i 37. Rzeczywiście nigdy wcześniej i później czegoś takiego nie przeżyłem i pierwszy raz się zastanawiałem, czy mam ubezpieczenie. Pasażerowie byli bardzo wdzięczni, że są na ziemi. Naprawdę całowali ziemię, pomimo że było na nieponoszące wody, bo jeszcze w dodatku lało na lotnisku zapasowym. Parę razy pękła szyba, ale czy ja wiem, czy to jest takie aż dramatyczne? Oczywiście jak się czyta o tym, to może być trochę dramatu, ale to tak samo jak bohaterowie. Kiedy to się komuś dzieje, człowiek wcale się nie czuje bohaterem. Jest przeważnie zmęczony i tak dalej. I tak samo u nas. Mamy swoje procedury, staramy się wykonać naszą pracę najlepiej jak umiemy, najbezpieczniej, bo tak naprawdę wszystko chodzi o bezpieczeństwo. No nikt nie chce się znaleźć na żółtym albo czerwonym pasku, na przykład w TVN-ie czy w wiadomościach. W związku z tym to jest to. Numer jeden, bezpieczeństwo, procedury, a później zobaczymy, co będzie dalej. Tak naprawdę. No pamiętam historię z pękniętą szybą, kiedy to chyba też z Tomkiem Pieczakiem lecieliście w ramach Air Italy do Hurgady. I nad Kairem strzeliło. I chyba najbardziej tragiczne było to, że tej szyby zapasowej nie było na lotnisku, tak? No rzadko kiedy ktoś ma szybę zapasową do 757 w takich miejscach, ale szybko koledzy przylecieli, przywieźli sobą szybę, zamontowali. To był taki ekstra pobyt w Hurgadzie, który potrzebowałem, bo pamiętam, tak się załatwiłem na locie, że naprawdę przespałem i się wykurowałem, aby wrócić z powrotem do kraju. A powiedz, Piotrek, jeszcze po takiej wymianie szyby właśnie w miejscu no, nie będącym bazą tą macierzystą, trzeba zrobić oblot samolotu, czy po prostu nie trzeba. To jest kwestia? Tak naprawdę obloty to jest rzecz po dużych jakichś przeglądach i to jest rzadkość. Bardzo rzadko się robi oblot techniczny. Tak naprawdę wystarczy, że mechanik się podpisze, że to zreperował i przeważnie chłopcy są naprawdę, czy koleżanki są naprawdę w tym dobre i jak oni napiszą, że zreperowali, to jest zreperowane. Mhm. Maciek pyta, którą fazę najbardziej lubisz? Lądowanie. A jak to jest z tym spaniem w kokpicie, bo wiem, że czasami ludzie się boją, że piloci śpią i tak dalej, i tak dalej. A czego się boi pilot? Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy opracowane procedury na krótkie drzemki i to działa. Oczywiście na ten temat rozmawiamy, mamy wszystko dokładnie opisane, kiedy możemy i jak to robimy. To są naprawdę krótka drzemka, 10-15 minut, żeby nie wejść w następną fazę snu tego twardszego REM, bo wtedy już może być problem z wybudzeniem się tak naprawdę. Czyli rozumiem, że najbardziej boisz się idąc spać, że ten drugi też zaśnie, tak? No, jeszcze się nie zdarzyło. Piotrek. Ale tam na świecie się mogło. Tak. Mam pytanie od Adama. Jakiego dźwięku w kokpicie obawiasz się najbardziej? Oczywiście każdy pomyśli, że to może być na przykład pożaru. Ding, 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 czy coś takiego. Jak my widzimy filmy, to oczywiście na filmach wszystko się świeci, jest turbulencja za każdym razem, różne odgłosy. Nie. Kiedy coś się dzieje, przeważnie nic takiego nie widać. Może na 737 się zapali światełko, na niektórych samolotach jest jeszcze tylko dźwięk i to wszystko. Turbulencji przeważnie nie ma. W związku z tym, to jak mi powiedział bardzo doświadczony świętej pamięci kapitan Sasim, to kiedy z nim latałem na terze na początku, powiedział tak, kiedy masz master caution, czyli żółta lampka, że coś się stało, to proponuję, żebyś poprosił o kawę, wypijcie kawę, porozmawiajcie na ten temat i dopiero coś zróbcie. Jak będziecie mieli czerwone światełko, master warning, to kawa nie będzie potrzebna, bo będziecie tak chodzić przez pewien czas, a i tak pogadajcie i zróbcie tylko to wszystko troszeczkę szybciej. W związku z tym nie ma. Pamiętam na blogu z Katmandu GPDS odezwał. Tak, to była jedna z tych rzeczy, która naprawdę zmienia chyba podejście pilota do tego wszystkiego,
To jest co innego, jak wiem, jak coś zadziała, a coś innego, kiedy to naprawdę zadziała. I zawsze się chyba każdemu wydaje, że to mi się nie stanie. I tak jak tam było, ogólnie robiliśmy podejście w Katmandu, gdzie do Katmandu lataliśmy, mieliśmy tam bazę. Byłem tam chyba drugi czy trzeci raz. Tym razem pogoda była dosyć kiepska i w międzyczasie firma zmieniła procedurę. Szef pilotów poprosił o zmianę procedur na podejściu. Okazało się, że ta zmiana procedury była mało przemyślana, bym powiedział, i ogólnie prowadziła do tego, że czterech pilotów na pokładzie, można powiedzieć, przespało prędkość albo wysokość minimalną. Na szczęście zadziałał w systemie GBWS, zrobiliśmy przejście na drugi krąg i dopiero na drugim podejściu kapnęliśmy się w pewnym czasie, o co chodziło. W związku z tym, kiedy zmieniają się procedury, czasem lepiej je przemyśleć i zobaczyć. No i w tym wypadku to naprawdę była dobra lekcja i chyba właśnie zbiór tych lekcji wszystkich nazywa się doświadczeniem. No, myślę, że coś w tym jest. Piotrek, mamy jeszcze takie pytanie, na które gdzieś tam po części odpowiedziałem, ale pojawiło się takie pytanie, czy jesteś, nie to, na które odpowiedziałem, ale pojawiło się takie, czy jesteś instruktorem w jakiejś szkole lotniczej, ewentualnie, jeżeli tak, to jakich uprawnień? Już nie, miałem uprawnienie na instruktora, tak samo FAA, na samoloty jednowielosilnikowe i IFR. Niestety wszystko mi się skończyło, na czym bardzo boleję i tyle. Także dobrze. Tomek zostanie pozdrowiony, jak tylko będę się z nim słyszał. No właśnie, to jest to pytanie, na które dziś tam odpowiedziałem, ponieważ odpowiedziałem tak, ale tutaj Wojtek mówi, że bardzo mu kibicuje. Też mu kibicuje. Kibicuje tak naprawdę wszystkim pilotom, wszystkim znajomym i nieznajomym, bo tak naprawdę to jest nasza branża, to jest nasze życie. Widzę, jak negatywnie ludzie przeżywają to uziemienie, zresztą nie tylko my, ale mi się wydaje, że być pilotem czy kimkolwiek w załodze, to jest taka wolność. To jest ta wolność, która nam po prostu została zabrana i to jest dosyć kiepskie. Piotrek, mamy godzinę 18, planowaliśmy zrobić to w godzinę, albo godzinę 15 max. Ja rozumiem, że zbliżamy się już do końca, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy live. Może odpowiemy jeszcze na trzy, może cztery ostatnie pytania, co? Dobrze. Tutaj Łukasz pyta o filozofię dotyczącą producentów Boeing Airbus. Nie wiem, czy chciałbyś odpowiedzieć humorystycznie, czy tak jak faktycznie jest. Albo może to jest jedno i drugie prawdą. Znam Boeingi, okej, okay. Fajnie, bo pilot jest pilotem. Koledzy, którzy latają na Airbusie, mówią, że to jest super samolot, dopóki wszystko super działa. Kiedy samoloty są nowe i wszystko w nich działa, ponoć Airbus jest troszeczkę łatwiejszy. Kiedy wszystko się wali i pali, lepiej ponoć być w Boeingu. Ogólnie Airbus może nie jest tak dobry, słyszałem taką opinię, że Airbus nie jest tak dobry, jak mówi Airbus, ale nie jest też taki zły, jak mówią ludzie od Boeinga. Co do komputeryzacji Airbusa, to powiem tylko tyle, że jest dwóch pilotów zawsze, albo dwa rodzaje pilotów Airbusa, doświadczony i niedoświadczony. Niedoświadczony pilot Airbusa się pyta, co ten samolot robi, a doświadczony pilot mówi, znów zobacz, znów to robi. Tak naprawdę, jak powiedziałem, znam ludzi, którzy preferują Airbusa po lataniu na dwóch typach i nie preferują Airbusa i Boeinga raczej. To wszystko chyba zależy troszeczkę od tego, co my lubimy i co nam się podoba. Obydwa samoloty się sprzedają, obydwa są bezpieczne. Chyba to jest najważniejsze. Wrócę do Michała, który już dzisiaj był z nami. Jak wcześniej wspominaliśmy, Michał jest informatykiem, który pracuje właśnie we firmie produkującej kwestie software'u do awioniki. Jakbyś, Piotrek, był w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące właśnie tego, że jak to wygląda, że ostatnie lata coraz więcej masz udogodnień, bo faktycznie gdzieś tam w Maxie te udogodnienia są widoczne chociażby. Jak to jest odbierane przez ciebie jako człowieka z dużym nalotem, z dużym doświadczeniem? Czy to jest tak, że fajnie, że coś zrobili, czy tak jak tutaj Michał pisze, kurczę, znowu jakieś bajery wciskają? Zmieniało z samym czasem. To troszeczkę przypomina mi, kiedy dostałem pierwszą komórkę. Taki duży grat z anteną wysuwaną i w ogóle.
Później dostałem drugą komórkę, która była mniejsza i nie miała możliwości wysyłania SMS-a. Bo się pytałem kolegi, co to jest SMS? To nie wiesz, jak się wysyła? No nie wiem, okazało się, że moja komórka nie miała. Później były telefony z wyświetlaczami normalnymi, później te wyświetlacze były kolorowe. Zastanawiam się, po co komu kolorowy wyświetlacz, kiedy można było wtedy tylko grać na przykład Snake'a w Nokii. Okazało się, że jak były kolorowe wyświetlacze, to powstały też pierwsze, czy dodali, pierwsze aparaty fotograficzne. No a teraz mamy smartfony i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zacząłem latać, to było jak za króla ćwieczka, czyli nie było żadnej właściwie nawigacji, były wory, endepki i może jak ktoś miał szczęście, to miał ILS-a. Później zacząłem małym lotnicze latać, okazało się, że mieliśmy Lorana i GPS-y. Tak naprawdę troszeczkę inaczej działają, ale pokazywały to samo. Przeszedłem latać na Aterze i znowu byłem jak za króla ćwieczka. Nie było absolutnie nic, aczkolwiek mieliśmy HF-kę radio specjalne, bo tak sobie zażyczył lot. Później wprowadzili właśnie GPS-y do Aterów i FMC i widzieliśmy, jak ta nawigacja stała się łatwiejsza. A teraz przynajmniej w Europie według mnie jest lepiej, jest dużo lepiej. Firmy jeszcze troszeczkę się boksują, jak to zrobić. Na przykład w Dreamlinerze nasz FMC nie jest dotykowy. Mamy myszkę i tak dalej. I to jest trudne, kiedy się robi wszystko dotykowe. I bo on mi powiedział, że nigdy więcej tego nie zrobi. Ja już chyba w 3.7X to już będzie bardziej, właśnie bardziej dotykowe. To wszystko ewoluuje. Jak się do tego starsi koledzy podchodzą, musimy się tego nauczyć i koniec. I tak naprawdę to jest kwestia tylko i wyłącznie chyba gałkologii i przejścia na następny poziom. Przypomina mi się kiedyś miałem przyjemność latania na Jumpsicie w Jumbojecie. I na początku leciałem Jumbojetem. W ogóle pierwszy kokpit, którym leciałem, to była 400, no to wiadomo, glass cockpit, wszystko w porządku. Później leciałem Jumbojetem w wersji 100. To był tak stary ten Jumbojet, że on był starszy ode mnie, a ja urodziłem się zaraz po tym, jak one zaczęły być produkowane, czyli naprawdę był stary. To był najstarszy wtedy latający Jumbojet. Jak zobaczyłem, jak oni mają system nawigacyjny, 7 punktów do przodu, lat long i tak dalej, mówiłem sobie, kurczę, jestem za młody, żeby latać na tak starym samolocie, jeżeli chodzi o wrzucanie tych wszystkich rzeczy. Później widziałem, ta sama załoga dostała pierwszy raz 747-300, który już był takim hybrydą, częściowo miał glass cockpit, trochę jak Aterek 767 i też widziałem, że dostali nowego FMS-a i jakie mieli z nim problemy, żeby w ogóle wrzucać te dane, gdzie dla nas to była po prostu, dla nas to był pikuś. W związku z tym, tak, widzę problemy, ale też widzę, że mimo wszystko to się robi wszystko wygodniejsze, łatwiejsze i tak naprawdę bardzo podnosi, bym powiedział, bezpieczeństwo. Okej. Okay. Mamy pytanie jeszcze od Marcina. Jak wygląda sprawa wykonywania manualnych lotsheetów przez załogę przed lotem? Można czasem odnieść wrażenie, że załogi wykonują je bardzo niechętnie. Co ty na to? Tak, bo to zajmuje sporo czasu. Trzeba mieć dane. Czasem te dane do nas bardzo późno przychodzą, a my nie chcemy oczywiście mieć żadnych opóźnień. Powiem tak, w czarterach dla nas lotsheet to jest chleb powszedni. Pamiętam, kiedy zacząłem latać w locie, mieliśmy szkolenie rzeczywiście z loadsheetów, tak, każdy z nas zrobił loadsheet, bo było powiedziane zrób to, zresztą na każdym loadsheetie też jest legenda, jak to zrobić, to nie tak, że każdy musi to mieć w małym palcu i tak naprawdę przez tyle lat tylko raz musiałem w locie zrobić loadsheet. Leciliśmy na Aterem z kolegą do Pizy i tak naprawdę poprosiliśmy o loadsheet z Warszawy, żeby go tam nie robić. W końcu dostaliśmy dane, jeżeli chodzi o wrażenie samo, to okazało się, że było tak inaczej niż było zaplanowane, że musimy wszystko robić od początku. No to było pół godziny w plecy, zanim my mniej więcej to zrobiliśmy na mniej więcej, no dobra, mniej więcej na zielonym polu i powinniśmy wystartować, a wszyscy niech siedzą po środku. Rzeczywiście tak to było. Później, kiedy latałem w czarterach i pierwszy raz musiałem to zrobić, to powiem tak, latałem 4 odcinki dziennie na 757 w Tajlandii i robiliśmy tylko i wyłącznie loadsheety. Po dwóch dniach ten loadsheet naprawdę miałem w małym palcu i to jest tylko kwestia właśnie, jak to zrobić. Przygotowanie 2 minuty w samolocie, w powietrzu, na ziemi tylko ostatnie dane,
i był gotowy w ciągu następnej minuty. Także to jest po prostu kwestia tylko, jak często to się robi. Jeżeli ktoś to robi bardzo rzadko, będzie zestresowany, będzie musiał sprawdzać. Jeżeli to robi ktoś często, a my w czarterach robimy to naprawdę często, nasi pierwsi oficerowie, bo to głównie oni robią, a my tylko sprawdzamy, są w tym zarąbiści. Naprawdę, są bardzo, bardzo dobrze. Piotrek, powiem tak, no ogląda nas wiele osób, ale będziemy powoli myśleć o zakończeniu. Wiem, że jesteś chętny do tego, żeby ponowić to spotkanie, ale chciałbym, żebyś jeszcze ewentualnie po tym spotkaniu, w wolnej oczywiście chwili, odpowiedział na parę pytań, na które nie odpowiadaliśmy tutaj, ponieważ nie wszystkie pytania byliśmy w stanie wyświetlić. Mogę na to liczyć, że tak przynajmniej na większość uda ci się gdzieś tam odpisać, jeżeli chodzi o te, które nie udało się nam zadać, i z tych pytań właśnie wybierzesz to, które jest najlepsze i do którego poślesz Maksa. To ja czy ty wybierasz w końcu? No słuchaj. No, wiesz, ja jestem amatorem w tej dziedzinie, tak więc wolałbym, żeby to zrobił fachowiec. No dobra, wiesz co, powiem tak, dobrze. Ja nie widzę, ile osób nas ogląda, ja nie widzę pytań, nie wiem, nic nie widzę. Wszystko ma Tomek przed swoimi oczami, ja tylko widzę Tomka i siebie i nic więcej. W związku z tym pozdrawiam wszystkich naprawdę serdecznie. A nie wracamy wiem, do kokpitu jakby co, tak. Dokładnie i tak dalej. Także tak, postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli Tomek będzie chciał jeszcze raz coś takiego zrobić, to jestem na tak. Czas powinienem znaleźć na to, na chwilę obecną. Także zobaczymy, jak to wyjdzie później. Te pytania, Piotrek, są na naszym wallu na Facebooku, tak więc tam je znajdziesz na pewno. Tutaj mamy takie jedno chyba, które warto, że tak powiem, na które warto odpowiedzieć, ale już z kokpitu, bo już mamy odlot. Tutaj proszę jeszcze powiedzieć, co zrobić, żeby ciągle tryskać takim entuzjazmem i mieć nieprzemijającą przyjemność z latania. Pytanie od Elżbiety. To może od tyłu. Przyjemność latania, Boże mój, to jest to. Mogę sobie podziwiać wschody, zachody, środek dnia, środek nocy, z dużej wysokości, z małej wysokości, podziwiać naprawdę naturę, podziwiać to, co zrobił człowiek, przebywać z fajnymi ludźmi, zobaczyć zupełnie inne rzeczy i to mnie rajcuje. I jeżeli to mnie rajcuje, no to jakże można stracić entuzjazm? To chyba tak się... Halo, coś Piotrze nam przerwało. Mamy jakiś brak internetu u Piotrka. O, wznawianie, tak więc... O, Piotrek, już jesteś z powrotem? Jestem z powrotem. Dobrze. Tak jak powiedziałem, że po prostu ponieważ to jest to latanie, tak jak mówiłem wcześniej, no to chyba to ten cały entuzjazm troszeczkę nawija. Także takie trochę perpetuum mobile. Uwielbiam to, co robię i to mnie napawa entuzjazmem i tak no jedno z drugim po prostu. Z pozdrowieniami oczywiście dla Łodzi. Dobrze, Piotrze, ja ci bardzo dziękuję za ten dzisiejsze spotkanie. Ono było pierwsze. Ono było pierwsze tak naprawdę, które robiłem w tej formie, ale jak widać, koronawirus gdzieś tam motywuje nas do tego, żeby odkrywać też nowe sposoby na to, żeby zbliżać ludzi w dziedzinie awiacji. Tak więc osobiście chciałbym podziękować wszystkim za udział w naszym live'ie. I tutaj Piotrze, tobie też bardzo dziękuję za to, że no, znalazłeś tą chwilę na to, żeby się podzielić tym, co widać z twojego biura, tego biura, w którym właśnie mamy okazję razem siedzieć, ponieważ wydaje mi się, że masz biuro z najlepszymi widokami na świecie. Tak, rzeczywiście mam. Chciałbym, żeby każdy mógł zobaczyć to, co ja widzę właśnie przez okno i mi się wydaje, że takich entuzjastów lotnictwa byłoby dużo, dużo więcej. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że następne będzie, to już będzie od Tomka zależało, czy będzie i tak naprawdę od Państwa, czy Państwo tego chcą. Także ja dziękuję, dobrego, spokojnego i pozdrawiam serdecznie, ciepło i już po zachodzie słońca chyba.
Już po zachodzie słońca. Ja też bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był Piotr Lipiński, pilot, kapitan, miłośnik lotnictwa. Może by było wymieniać w sumie te elementy, które nas wszystkich łączą. Tak więc do zobaczenia tak naprawdę następnym razem, ponieważ z mojej strony obiecuję, że kolejne spotkanie będzie już wkrótce. Dzięki Tomku, na razie. Dzięki, na razie i wychodzimy z kokpitu i wracamy do tego zdjęcia i dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.